Korgol. Biegniecie teraz i myślicie, że zdobędziecie świat, że na coś zasłużycie, że będzie wam się lepiej żyło. Kiedyś też tak myślałam. Myślałam, że zdobędę świat przez swoje uczynki, że zdobędę świat przez swoje wykształcenie, że będę szczęśliwa przez pieniądze, które będę zarabiać. Tak jak wam powiedziałam, nazywam się Julita Korgol. Skończyłam Wydział Prawa, skończyłam studia prawnicze tutaj w tym mieście. Zaczęłam pracować, dobrze zarabiać. Myślałam, że da mi to szczęście. Skończyłam studia podyplomowe, bo trzeba być dobrze wykształconym, bo im lepiej wykształcony, tym więcej osiągnie, tak mówi ten świat. Wyszłam za mąż. Mąż był partnerem w bardzo dużej kancelarii prawniczej. Dobrze nam się żyło. Dwoje dzieci, duże pieniądze, piękny dom, zagraniczne wyjazdy, dobre samochody. Ale wewnątrz mnie była pustka. Choć tak dużo mieliśmy z tego, co oferuje ten świat, okazało się, że nie daje to mi szczęścia. Okazuje się, że wewnątrz mnie wciąż odczuwam pustkę. Wciąż nie jestem szczęśliwa, przecież tak goniłam jak wy teraz. Za tym szczęściem, za tym wszystkim, co daje ten świat, zaczęłam się zastanawiać, dlaczego tak jest. Dlaczego wewnątrz mnie wciąż odczuwam pustkę. I tak jak wy teraz słyszycie Ewangelię o Jezusie, takie do mnie dotarły słowa, że Jezus umarł za mnie na krzyżu i zmartwychwstał. I że jeśli w Niego uwierzę, to będę zbawiona i może zmienić się całe moje życie. I dla mojej wykształconej głowy to wydawało się trochę dziwne i śmieszne. Być może teraz i na waszych twarzach pojawia się szyderczy uśmiech. Ale Słowo Boże mówi, że mowa o krzyżu jest głupotą dla tych, którzy idą i giną, ale jest mocą Bożą, mądrością dla tych, którzy uwierzą. Ja wtedy podjęłam decyzję, że choć nie rozumiem do końca tego, że choć dziwnie dla mnie to brzmi, to chcę się spotkać z Jezusem. Taką samą decyzję, jaką podejmujecie każdego dnia w różnych sprawach ważnych dotyczących waszego życia. To była najważniejsza decyzja w moim życiu, możliwa do podjęcia dla każdego z was. Powiedziałam: Jezus, jeżeli to jest prawda, to ja chcę się z tobą spotkać. Ja ciebie potrzebuję. Potrzebuję ciebie do mojego życia. Spróbowałam już prawie wszystkiego, a wewnątrz mnie i tak mam pustkę. Świat nie daje mi szczęścia, ani pieniądze, ani wykształcenie, ani małżeństwo, ani dzieci. Potrzebuję ciebie, Jezus. To ciebie tak naprawdę szukam. Wy jesteście w takim samym miejscu. Tak samo biegniecie, myśląc, że znajdziecie szczęście w tym świecie. I tak samo jak ja wtedy, potrzebujecie Jezusa, potrzebujecie się z Nim spotkać. Wystarczy, że z głębi swojego serca zawołacie do Niego, że chcecie Go poznać, a da się wam poznać. Jest powiedziane, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ja nie byłam jakimś wielkim grzesznikiem, tak jak przedstawia to świat, ale wszyscy zgrzeszyli. Nie ma czegoś takiego, że jest grzech większy albo mniejszy. Ewangelia jest taka sama dla wszystkich, dla bogatych i biednych. Sprawiedliwość ludzka jest dla Boga jak splugawiona szmata. Moim największym grzechem było to, że żyłam bez Boga. Żyłam tak jak wy, jak ten świat. Ale gdy spotkałam się z Jezusem, zmieniło się całe moje życie. Bóg jest realny i w moim życiu działa realnie. Zostałam uzdrowiona z guza piersi. Zostałam uzdrowiona z choroby tarczycy. Skończyły się w moim życiu lęki. Nie boję się o następny dzień. Z odwagą patrzę w przyszłość. Nie ma we mnie wstydu. Stoję przed wami i z odwagą świadczę o Jezusie. O tym, jak dobry jest Bóg. Mam wspaniałe małżeństwo. Jestem wspaniałą mamą. Wielkie rzeczy dokonały się w moim życiu dlatego, że spotkałam się z Jezusem. To samo możliwe jest dla was. Jeżeli wam się wydaje, że jesteście takimi dobrymi ludźmi, to Słowo Boże mówi, że z łaski, a nie z uczynków zbawieni jesteście. Możecie tak jak ja kiedyś zawołać
do Boga, żeby przekonał was o grzechu, sprawiedliwości i sądzie w waszym życiu. A przyjdzie Duch Święty i przekona was o tym, że potrzebujecie Jezusa. Bo wszyscy zgrzeszyli i wszystkim brak chwały Bożej. Świadczę wam moim życiem o tym, że Bóg jest żywy, że jest realny, że jest Bogiem mocy, że to jest dobry Bóg, że to jest Bóg, który nie zsyła chorób, który nie zsyła nieszczęść. Ale na tej ziemi jest także diabeł. Możecie wybrać, z kim za rękę chcecie chodzić. Z Jezusem czy z diabłem. Bóg powiedział, że kładzie przed wami życie lub śmierć, błogosławieństwo albo przekleństwo. Wy wybieracie. Tu na tej ziemi podejmujecie decyzję, czy chcecie żyć, czy nie. Czy chcecie być zbawieni, czy nie. Decyzja jest wasza. Nikt za was tej decyzji nie podejmie. Ja podjęłam decyzję, że wybieram życie. Ja podjęłam decyzję, że wybieram Jezusa. Ja podjęłam decyzję, że mowa o krzyżu jest dla mnie mową ku życiu, jest dla mnie mądrością Bożą. Wybieram życie, wybrałam Jezusa, mądrze zdecydowałam. Teraz jest wasza kolej. Teraz wy decydujecie. W tym momencie, w którym słyszycie mój głos, to tak jakbyście słyszeli Jezusa, do was się przybliżyło Królestwo. Wy decydujecie. Wybierzcie życie, abyście żyli. Podejmijcie mądrą decyzję.